W polu czerwonym na trójwzgórzu wzgórzu zielonym krzyż łaciński złoty z nałożoną na dolne ramię taką szkoroną o trzech widocznych kwiatonach. I dwóch widocznych perłach, mający z prawej strony postać świętego Romualda stojącego na wprost, z nimbem złotym, z długą, rozwidloną brodą srebrną w takim szhabicie kamedulskim srebrnym, prawicę unoszącego w geście błogosławieństwa, lewicę wspierającego na lasce złotej trzymanej przed sobą, w skos. Z lewej postać świętego rocha kroczącego w prawo z nimbem złotym, z krótką brodą i włosami srebrnymi, w takiej sztunice do kolan przewiązanej takimż sznurem, z taką szpalerynką, z kapturem, w takich żbutach z krótką cholewką, trzymającego prawicę na piersi, zaś lewicę wspierającego na długiej lasce podróżnej złotej z taką sztykwą w lewy, trzymanej przed sobą. U jego stóp pies czarny, kroczący w lewo, patrzący w prawy skos, trzymający w pysku chleb złoty. Można wprawdzie nieco pogubić się w stronach prawej i lewej, ale tak właśnie brzmi heraldyczny opis nowego projektu suwalskiego herbu. Bezpowrotnie zniknęła z niego żółta podstawa Trójwzgórza. Święty Romuald, zakonnik Kameduła o korzeniach benedyktyńskich ma gładko wygoloną głowę, znacząco poprawione rysy twarzy i wykonuje gest błogosławieństwa. Druga z postaci, Święty Roch, to zgodnie z wiedzą historyczną nie Kameduła w habicie, a wędrowiec w krótkiej szacie, który dla wiernych kościoła katolickiego jest patronem chroniącym od zarazy. Tak jak na wszystkich wizerunkach, w nowym projekcie herbu mu pies. Zwierzę zazwyczaj pokazywane jest jako liżące rany świętego lub donoszące mu chleb. I właśnie tak widzimy go na najnowszym projekcie, który został zaakceptowany przez zespół powołany przez prezydenta miasta celem dopracowania nowego znaku miasta. Kształt Trójwzgórz został nieco złagodzony. Krzyż wreszcie osadzono na środkowej górze, a korona została uniesiona nad Trójwzgórze, zgodnie z historycznym pierwowzorem, czyli herbem Monte -Core. Poprawiony projekt zdaje się nie budzić wątpliwości historycznych i estetycznych, ale oceni to dopiero Komisja Heraldyczna. Jej opinia będzie kluczowa. Kiedy powstanie i czy nastąpi to przed miejskimi głównymi uroczystościami trzechsetlecia, nie wiadomo. Przepisy nie określają w żaden sposób terminu wydania opinii. Jak nas zapewnił ratusz, miasto dołoży wszelkich starań, by na główne uroczystości jubileuszowe herb był legalny.